Szanowni Państwo, znajdujemy się na terenie dziedzińca Galerii L, a ja zapraszam na kolejny wykład o sztuce abstrakcyjnej. Dzisiaj opowiem o znaczeniu Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, a także o sylwetce Edwarda Kraśnickiego. To właśnie w tym miejscu, na terenie dawnego kościoła, który został zniszczony w wyniku działań wojennych, w 1961 roku Gerard Kwiatkowski wraz z grupą działaczy miejskich, a także z pomocą władz miasta, zakłada w tym miejscu pracownię artystyczną, która niedługo potem stanie się znana jako Galeria L. W 1965 roku dzieje się także rzecz niezwykła. Z inicjatywy Kwiatkowskiego wraz ze wsparciem artystów z kręgu Krzywego Koła z Warszawy, a także lokalnych władz, zaproszonych zostaje ponad 50 artystów, którzy przyjeżdżają z całej Europy po to, by wraz z robotnikami z lokalnych zakładów Zamech stworzyć formy przestrzenne dla miejskiej tkanki. To właśnie tu zostaje zobrazowana idea konstruktywistycznego połączenia pracy artystów z robotnikami, a formy te wyrażają już nową ideę, moglibyśmy powiedzieć właśnie neokonstruktywistyczną. Łączą się z przestrzenią, która je otacza i zostają dla niej stworzone. Jest to wykroczenie poza te idee, które miały miejsce przed wojną. Jest to również nowa idea i nowy duch, który zostaje wetknięty w tkankę zniszczonego powojennego Elbląga. Jednym z artystów obecnych podczas pierwszego Biennale był Edward Kraśnicki, którego formę widzicie za mną. To jedna z prac, które wchodzą w obręb cyklu nazwanego Formy w przestrzeni. Przedstawia ona, jak i inne prace z tego cyklu, metalową linię, w tym wypadku jest to słup, który przedstawia miejsce koncentracji energii, a właściwie miejsca, w którym ta koncentracja zostaje przerwana. Kraśnicki stwarza różnego rodzaju pionowe struktury, które w którymś miejscu zostają przerwane i podkreśla to często czerwoną barwą. Zazwyczaj używa do tego jeszcze białego i czarnego koloru. W 1969 roku linia pozostaje wciąż wyznacznikiem jego działań, jednak stalowe, ostre i mocne elementy zamienia na niebieską, giętą linię. Widać to m.in. w pracy z 1969 roku, która nazywa się po prostu L. Zestawia on niebieską linię z przedmiotem. Co istotne, nie dodaje ona nic nowego do pracy i nie buduje nowego znaczenia, lecz podkreśla zależności, które występowały już w tym przedmiocie wcześniej. Zwraca uwagę na elementy, które przedtem mogły być niedostrzegane. W 1970 roku Kraśnicki stwarza prawdopodobnie jedno z pierwszych świadomych w Polsce dzieł konceptualnych. Kiedy jedna z jego prac nie dociera na Biennale w Tokio, nadaje on teleksem 5000 razy powtórzone słowo blue, zapisane alfabetem Morsa, które następnie wydrukowane daje taśmę o długości 80 metrów. Staje się to pars pro toto pracy, która miała być pierwotnie zamieszczona w tej przestrzeni, a także zaczyna definiować jego dalszą ścieżkę twórczą, gdyż to taśma umieszczona na wysokości 1,30 m będzie od tego momentu oplatać różne rzeczy i miejsca i stanie się to wręcz zabiegiem nieco monotonnym. Taka monotonność cechowała również Henryka Starzewskiego, o którym wspominałem już w zeszłym odcinku. Z Starzewskim Kraśnicki dzielił swoją pracownię oraz prywatne mieszkanie. Kiedy w 1988 roku
umiera Starzewski, Krasiński dokonuje interwencji w tej właśnie przestrzeni pracowni i oplata większość prac niebieską linią, co stwarza swego rodzaju instalację, którą następnie artysta odtwarza w wielu muzeach na świecie. Po śmierci Krasińskiego w 2004 roku to miejsce staje się Instytutem Awangardy. Jest przestrzenią, którą można zwiedzać i oglądać tę instalację. Mają tam miejsce również wystawy młodych twórców. Ideę Krasińskiego widać również na obrazie Interwencja 2 z 1973 roku, który znajduje się w kolekcji Galerii L. Widać na nim, że artysta na białej dykcie, pomalowanej właśnie białą farbą, umieszcza niebieską taśmę, która znajduje swoje dalsze przedłużenie w przestrzeni oraz wbija w nią gwóźdź pomalowany na niebiesko. Jedynym dodatkowym elementem, który pojawia się tutaj w strukturze tego obrazu, jest imitacja cienia, którą artysta dorysowuje ołówkiem. Pokazuje on tym samym, że ten biały obraz, którym być może przypomina biały na białym Malewicza, jest niczym innym niż kawałkiem materii, rzeczą. Rezygnuje tym samym z większej symboliki, a to, co wybija się na pierwszy plan i co jest głównym aktorem, to linia, niebieska linia, która zmienia zależności w tej pracy pomiędzy tym, co symboliczne, a tym, co rzeczywiste. W tym miejscu postawię kropkę i zaproszę Państwa na następny odcinek, który będzie poświęcony sylwetce Ryszarda Winiarskiego. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne spotkanie.